Dobra, gotowe. Tego firewalla nikt nie przebije. No bo miał pan rację. Policji nie stać by było na taki błąd. A jeszcze jak się dowiedzą, że taki amator nas chroni... Panie Michale, ja jestem projektantem zabezpieczeń od dobrych 5 lat. Zabezpieczałem takie firmy jak Google, Microsoft... Proszę, nawet mam zdjęcie podziękowań. Niech pan patrzy. Już chwila. Dziękujemy panu Adrianowi Delfinowi za zabezpieczenie naszej siedziby w Warszawie z podziękowaniami Bill Gates. Kurde, co jest? Szybko poszło. Oj. Dobra, zdalny dostęp odcięty, ale coś tu ktoś po sobie zostawił. Remember the 8th of September. Punkt 24 będzie duży boom. I tam jeszcze jest coś dziwnego. Jakieś zaszyfrowane. Jakiś kod. To jest kod JN25. Chwila. Halo? Halo? Czy możecie mi kogoś przysłać z działu szyfrującego? Ale to ja to ogarnę. I w ogóle mogę pomóc w tej sprawie. W przyszłym tygodniu? Nie mam mowy. Mam! To oznacza cyfry, które zapobiegną nieszczęściu, czekają przed sercem Fryderyka u stóp pana naszego. Fryderyka? Jakiego Fryderyka? O co tu chodzi? Czekaj. Przed sercem Fryderyka... Może Chopina? Może chodzi o Kościół Świętego Krzyża? Ile ty masz lat, chłopcze? 19. Od 5 lat pracuję... Idziemy. Przed sercem Fryderyka... U stóp naszego Pana. Daj mi to. Jakieś cyfry. Znajdźcie mnie. Mogę to zobaczyć? Poczekaj. Znajdźcie mnie obok Wigurego na Zielonej Murawie. To będzie... To jest... Stadion Skry. Tak. Rzucasz dowody, panie policjancie? O, chłopcze. Może powinniśmy jednak współpracować. Pamiętaj, kto tu jest na doczepkę. Pamiętaj, kto rozwiązał pierwszą zagadkę. Słucham? Słyszałeś. Zostań tu i się wyżal, ja idę do samochodu. Koleś ma niezłe poczucie humoru. Jak będziemy tutaj coś znaleźć? Właśnie nad tym musimy pomyśleć. To wiesz co, ty tu myśl, a idę do biura. Zrobisz mi może herbatę? A kto tu jest policjantem, Michał? Komu powinno zależeć? Słuchaj, koleś robi jakieś jaja. Skończ najpierw swoje gimnazjum, niech ktoś cię przyjmie na studia, to będziesz rozwiązywał sobie swoje zagadki. Po pierwsze, to gimnazjum dobra. Już nie ma. Chwila, coś tu jeszcze jest. Jakiś rysunek. Chodź. Jest list. Co to mamy? Kolejnych 6 cyfr i wiadomość. Miło było was widzieć. On tu był. Co? Jak to? Siedział tam. Dobra, nieważne, zagadka. Kolejną wskazówkę znajdziecie tam, skąd pochodzi pół Warszawy. Idę prosto, tylko jak mam dobry humor. To pierwszy to będzie Białołęka. Zaraz. Tam jest taka fabryka, stare świdry. Wbudowano tam połowę warszawskich bloków. Jest 5:30, jeszcze zdążymy. Co teraz? Nie wiem. Co było na tej kartce? Było tylko tyle, że idę prosto, tylko jak mam dobry humor. Tylko jak mam dobry humor? A czy my w ogóle mamy dobry humor? Raczej nie. To może nie musimy iść prosto. Może możemy iść krzywo, na skos. A może i pod górę?
Tak, może nie powinniśmy byli zostawać tam na dole, tak jak byłoby najprościej, tylko powinniśmy spojrzeć na to z innej perspektywy. Tutaj, z góry. I co tam widziałeś? Litery N i E. Wsiadajmy szybko. Litery N i E to północ i wschód. A cyfry, które widzieliśmy wcześniej, to na pewno współrzędne. Gdzie one prowadzą? No i gdzie ta bomba? Ej, co ma 8 września? Światowy Dzień Cebuli. Dobra, idziemy. Ale wiesz co? Ta ostatnia wskazówka to nawet taka poetycka. Wiesz, ta, żeby iść nieprzetartymi szlakami. Faktycznie, coś w tym jest.